Dobry wieczór, cześć, dzień dobry. Z tej strony Marta Florkiewicz-Borkowska, czyli pani Flobo. Słuchajcie, dzisiaj chciałabym wam pokazać jedną z nowości, jaka pojawiła się w Nirpodzie, a mianowicie możliwość wykorzystania whiteboard, czyli białej tablicy podczas prowadzenia lekcji. Wcześniej w ogóle nie mieliśmy takiej możliwości, żeby była taka biała tablica, na której możemy pisać, a teraz jak prowadzimy lekcję, to możemy sobie uruchomić z szybkiego górnego paska po prostu białą tablicę, na której będziemy pisać, rysować, a uczniowie będą to widzieć na swoich slajdach jako uczestnicy lekcji. A więc zobaczcie, jak to działa. Ja tutaj mam taką przygotowaną mini testową lekcję i powiedzmy, że ja tą lekcję teraz uruchomię. Zrobię live participation, czyli uruchamiam w czasie rzeczywistym. Uczniem będę ja sama dla siebie, więc tutaj sobie pobiorę link do lekcji, skopiuję i przejdę na inną przeglądarkę, żeby wkleić ten link i tutaj uczestniczyć jako uczennica, jako uczestnik. Zobaczcie, automatycznie pojawia mi się ekran startowy, mam wpisać swoje imię, wpiszę Flobo, no i nacisnę Join Lesson. No i widzicie, już widać, że mam tutaj slajd, pierwszy slajd mojego nauczyciela. Przechodzę sobie do siebie, czyli do prezentacji nauczycielskiej. No i zobaczcie, już u góry mamy nie tylko te szybkie add activities, które mogę dodać, czyli że mogę dodać zawartość, mogę dodać open-ended question, jakiś slajd do rysowania, inny slajd, ale też mogę zrobić szybkie prawdę i fałsz, ale mam też obok, zobaczcie, Open Whiteboard, czyli otwórz białą tablicę, na której możesz pisać. Czyli ja sobie przerzucam na przykład slajdy. O, tutaj uczniowie mają wirtualną wycieczkę dołączoną, tak? Są w Grecji, w Santorini i teraz na przykład ja, omawiając to Santorini, chcę im coś tutaj powiedzieć, coś napisać, nie wiem, zrodził się jakiś temat na lekcji. Ja to włączam i zobaczcie teraz, jak to widzi uczeń. No to zobaczcie, pojawiła się u mnie biała tablica, tak? Czyli taką, jaką pokazuje nauczyciel. No i teraz ja spróbuję wam pokazać, coś narysuję. No to chcę narysować serduszko, chcę też napisać, tak? Więc zobaczcie, przesunę sobie ten tekst, napiszę teraz tutaj serduszko dla was. O. I w tym momencie przechodzę, zobaczcie, na widok ucznia i widzę to. Niestety, chciałoby się, żeby to było takie, że uczniowie mogą tu też coś robić, tak? Czyli że mogą współpracować. No, na razie jeszcze nie ma takiej opcji, ale moim zdaniem nie należy tracić nadziei, tylko należy ją mieć i być może coś takiego się pojawi. Oczywiście mogę też, mam tutaj też taki marker, tak, podkreślnik i teraz zobaczcie, co tu jest. Mam kosz i tym koszem mogę po prostu wszystko usunąć. Wtedy muszę nacisnąć yes. Krzyżyk powoduje, że to znika, tak, i w tym momencie też możecie zobaczyć, widok ucznia już też jest na wirtualną wycieczkę. W każdym momencie mogę znowu otworzyć. I jeżeli nie usunęłam koszem, to, co wcześniej napisałam, dalej tu jest. Więc to jest też ważna informacja. Krzyżykiem po prostu wracam do slajdu. I teraz przechodzę na następny slajd. Mam tutaj taki. I tu też mogę otworzyć tą tablicę białą, którą zapisałam na przykład wcześniej podczas omawiania poprzedniego slajdu. Więc to może być taki... taki po prostu jakiś nasz notatnik wirtualny, jakaś tablica parkingowa, jakieś myśli, refleksji, być może pytań, no tego, co aktualnie się pojawia, żeby zapisywać i uczniom dodatkowo to wyświetlać. Więc pamiętajcie, krzyżykiem po prostu tak jakby zamykamy białą tablicę w danym momencie. Natomiast można ją otworzyć, jeśli jesteśmy na każdym innym slajdzie. To pojawia się to samo i uczeń też to samo w tym momencie oczywiście widzi, bo uczestnik widzi to, co my mu pokazujemy. Natomiast jeśli naciśniemy kosz, to wówczas usuwamy całą treść, czyli wszystko, co narysowaliśmy, wszystko, co napisaliśmy, jest ona biała
I już w tym momencie, jak już zobaczcie, jestem na innym slajdzie, no to ona jest biała od początku, no bo wcześniej usunęłam. W związku z tym, słuchajcie, tak to działa, taka nowość. Myślę, że to narzędzie będzie rozwijane, także coś dodatkowego warto korzystać.